Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak buduję tą oto baterię do swojego roweru, do roweru transportowego. Także tutaj wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby to wszystko razem połączyć, żeby to wszystko razem zbudować. BMS, tutaj mamy przewody AWG, tutaj mamy trzy taśmy, taśma zbrojona, kapton i taśma dwustronna. Do tego jeszcze mamy taki preszpan, on też posłuży nam do izolacji baterii. Gniazdo do ładowarki, jest to gniazdo XLR, 3-pinowe. No i tutaj mamy dwie takie złączki XT60. Ja dodatkowo jeszcze zakupiłem taką złączkę, którą będę mógł przykręcić do obudowy, ze względu na to, że obudowę będę miał stalową. Jest to fajna sprawa. Przykręcę, będzie się mocno stabilnie trzymało i jak będę potrzebował, będę mógł sobie baterię wyciągnąć, żeby ją na przykład naładować w domu. Na podstawie tego schematu wezmę się za lutowanie wszystkiego. Tak jak tutaj widzicie, sterownik, ładowarka. Nie dopowiedziałem Wam jeszcze, bateria ta to 13S10P. Jest ona złożona na ogniwach firmy Samsung 29E. Zakupiłem to wszystko, ten cały zestaw w firmie Nexun. Pierwszy raz robiłem tam zakupy, zobaczymy, czy to wszystko będzie fajnie działało. Do tego jeszcze dodatkowo dokupiłem sobie taką ładowarkę. No dobra, zabieramy się za lutowanie.
Teraz przydałoby się to sprawdzić. Odwracamy. Zgodnie tak jak było od pierwszego lutowane. Sprawdzamy. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać. Odwrotnie. Tu jest plus, tu jest minus. Wszystko się zgadza. Dobrze, możemy dalej składać.